Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych piankowych perypetii. Tak, wiem, jesteś głodna. I dzisiaj zajmiemy się oprócz takich standardowych rzeczy, to oczywiście musimy zająć się tym dziwnym stalkerem, który przychodzi pod nasz dom i który tutaj nagabuje biedną Kasię. Okej, co tu się wydarzyło, to ja nie wiem, ale spoko. No dobrze, zaraz się tobą zajmę, czekaj. Musimy się oczywiście nim zająć i Kasia postanowiła podjąć drastyczne środki, ponieważ no, nie może zadzwonić na policję z jakiegoś powodu. Nie wiadomo z jakiego, być może wiecie, się wstydzi albo nie wiem, może już jej coś zrobił, nie wiadomo. W każdym razie weźmiemy tego stalkera, zamkniemy w szopie. Tak, powstała mała szopa, ponieważ pieniędzy to ja nie mam za dużo, więc mała szopa powstała za domem, w dodatku z małym kwadracikiem wody, bo ogólnie planowałam, żeby tego naszego stalkera utopić, ale starczyło mi tylko na jeden kwadracik wody, więc można uznać na razie, że to jest taki taka toaleta dla niego. Ale nie, myślę, że jak Kasia dzisiaj pójdzie do pracy, to zarobi tyle pieniędzy, że wystarczy wypełnić basenem tę część. Zresztą nie jestem do końca pewna, jak to zadziała, ponieważ w The Sims 4 ja rzadko zabijam tak na siłę Simów. Więc nie pamiętam dokładnie, czy na przykład on zostanie na tej parceli, jeżeli my gdzieś pójdziemy, czy te simy znikają, tak jak, nie wiem, w poprzednich tam częściach się zdarzało. Więc no, jeśli jej się nie uda w ten sposób, to spróbujemy go wprowadzić do rodziny i dopiero wtedy umrzeć, że tak powiem. Także musimy się go pozbyć zdecydowanie. Jaki Markus? Aha. Dlaczego ty jesteś flirciarska od razu? O, trzeci poziom gotowania. No i znowu ten! Witamy w naszej okolicy. A ktoś mi wspominał w komentarzach, że to jest podobno zbagowany komitet powitalny. Zresztą teraz się zrobił. Dopiero teraz był komitet powitalny. No cóż. Dobra, zaproś sąsiadów, niech mu będzie. Może go zdołamy teraz jakoś tam zamknąć. Okej. No i czemu nie możesz? Zaproś go. Nie rozumiem, czy... Przecież nie ma zablokowane. Porozmawiaj. Okej. O nie, rachunki przyszły. Nie mam na rachunki. Dobra, rozmawiać z nim mogę, ale nie mogę go zaprosić. What? Co tu się wydarzyło, Siesie? Czy oni są w związku? Brand Hacking? Może to jest jego syn? Nie jesteśmy tu mile... Oczywiście, że nie jesteś tu mile widziany! Jesteś stalkerem! Dobra, w każdym razie... To jest jakiś błąd i można by było chyba się pozbyć jakoś modami czy coś takiego, no ale na razie tego nie będę robić. Chciałabym właśnie... No, teraz jakoś wszedł do domu. Chciałam się możliwie pozbyć tego pana. Czekajcie, bo ja tu zaraz do pracy muszę iść. Dobra. No i on został tutaj w środku zamiast w szopie. No trudno. Najpierw... załatwimy kwestię pracy, a potem zajmiemy się tym natrętnym sąsiadem. Jej!
wróciliśmy z pracy i dostaliśmy awans. Boże, wasze trwa wieczór niedźwiedzi. Nie, nie chcemy na razie. Musimy się tutaj rozprawić z naszym stalkerem. O, widzę, że tutaj już do następnego awansu mam wszystko załatwione. Akurat dzisiaj wypada dzień wolny. Super, dzięki. Ale będziemy mogli zadbać o rachunki, więc... Kurczę, miałam przygotować stroje dla Kasi, bo ciągle chodzi w jednym. No ale to nic, stanę jeżeli następnym razem zabawę i toaleta. Byśmy musieli się tutaj ogarnąć z naszym ogródkiem też. Dobra, zaprośmy... czekajcie. Najpierw dokończymy ten basen pseudo tutaj. Chociaż nie wiem, czy ja go tutaj tak postawię, ale to zobaczymy. Dobra, na razie damy go tyle. Później, jeżeli go tu zamkniemy i on wejdzie do tego basenu, to najwyżej to inaczej trochę zrobimy. Tylko nie wiem, czy będzie chciał wejść, ale to zobaczymy. Chodź tu, panie stalkerze. Dobra, możesz skorzystać w międzyczasie. No i gdzie tam stalker? Poddawać. No gdzie nasz stalker? Ej, czemu zepsułaś toaletę? Oh my gosh. Chyba nie przyjdzie. Więc mi się zdaje. Co ci się nie uda? Nie, nie, nie. Gdzie jest plamka w ogóle? Jest nasz kot! Oh my god. No już jest 23. No, gdzie ten nasz stalker? Teraz to już nie przyjdzie pewnie. Dobra, widzę, że... ta miska śmierdzi, ale nie mogę jej wyrzucić. No właśnie. Ta pusta miska. O, i teraz napełni. No, napełni! No czemu masz problem? O matko. Please. Dobra, bo już jest po północy. Ale mamy 4 dni wolnego, to możemy spróbować jutro wziąć wolne. Żeby spróbować się zająć tym stalkerem. Dobrze by było też coś ugotować. Bo już nic nie mamy. Co by tu takiego zrobić? Jakieś ciasta. O, to jest coś śmiesznego. Pan de Muerto. Dobra, weźmy, zróbmy sobie to. W ciekawym miejscu to kroisz, powiem. Nie, 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 nie chcę, żebyś to jadła. Tylko to schowamy do lodówki, a ty idź
spać. Boże, się wystraszyłam. No i trzeba będzie tą toaletę naprawić. No i... lol. Gdzie on był? Nie mam pytań po prostu. Nie mam pytań do tego gościa. Coś czuję, że jego tak łatwo nie będzie zabić. Dobra, jakoś to prześpimy. Może tak cieknąca toaleta. Dobra, myślę, że możesz wstać. Możesz wziąć resztki. Napraw tą toaletę potem. No, mogłabyś pooglądać jakąś telewizję. W międzyczasie. Ja widzę, że masz z tym problem. Dobra, to nie. Wyciepnąć talerz, tak. Po co go mamy trzymać? No, naprawiej, bo nie mamy pieniędzy na tutaj ogarnianie wszystkiego. Skorzystaj, wytrzyj i weź prysznic. I zadzwonisz jeszcze raz do tego kolesia. Tak, wiem, jesteś spięta. O nie, dobra, najpierw musimy poprosić o wolne. To było weź urlop? Kurczę, bo ja już nigdy nie wiem. Weź dzień wolny. O. To było chyba to. I teraz tego. Batanabi Finosa Golarga. Okej. Zaraz tu będzie. No dobra, tylko mam wrażenie, że on się gdzieś blokuje i nie chce tu przyjść tak do końca. Dobra, pooglądaj sobie telewizję. Czy chcesz przyjść na chwilę do jego domu? O nie! Nie. Nie chcemy, bo chcemy zabić stalkera. Sorry, gościu. Gdzie to jest stalker? Może jak tam podróżuj? Parcela nie jest dostępna. Dobra, no to w szpitalu się spotkaj. Tu jakoś się może z nim spotkać. Coś jest zbagowane z tą parcelą, w której, na której mieszkam. Dobra, to spróbujmy się po prostu z nim, nie wiem, zaprzyjaźnić. A tak, rozmawiaj o zmianach w sąsiedztwie. Tylko nie powiedz mu, że chcesz go zabić czasem. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Może spróbuj w chmury się popatrzeć. Gdzie to było? O, zaproś do patrzenia w chmury. Boże, jest wirciarski jeszcze w dodatku. Może to nam pomoże też na nastrój nasz. Nie będziemy tacy spięci. Jak nie ma to jak patrzeć się przed kliniką. O, tam jest nasz dom. No i moglibyśmy tu przyjechać. Nie rozumiem. Na prezent zwierzaka? Nie chcę. Entuzjazmuj się kotami jeszcze, opisz nowy pomysł.
Agatha! Nie wiem, pożartuj. I jeszcze raz do patrzenia w chmury. Jezu, zostaw ten prezent od zwierzaka. Matko, ale to się uwzięło. No przestań mi przynosić jakieś prezenty, no. Dobra, weź to, otwórz. Otwórz. Super, teraz będę to otwierać do końca świata. Dobra, jakieś pióra. Czy ja mogę wrócić z tym moim tutaj? Idź do domu razem z nim. O, dobra, jest. Jest ze mną. Może się uda. Pływaj z nim. No. No. Pływaj z tym panem. Dobra, wyłaź. Wyłaź. Podejdź tu, szybko. Nie mów, że zaraz stąd nie wyjdziesz. Oż kurcze pieczone. Kot mi tu został, tak swoją drogą. I uciekł z tej szopy, no. Co on chce? Weź zawołaj kota. Może zrobimy tak, że może tu wejść... O, wszystkie zwierzaki, żeby były zablokowane. Pływaj z nim. No, uciekaj stąd. Dobra. Czy ja już mogę usunąć te drzwi? Mogę. Dobra. I teraz zrobimy tak, żeby on stąd nie uciekł. O, jeszcze to usuniemy. Schody. O. Świetnie. Idealnie! Nasz plan zadziałał. Teraz jestem bardzo ciekawa, czy ten gość tu zostanie. Także... Nie, nie rozbieraj się do naga. Przebierz się w normalne ciuchy. Ha, ha, ha! Zostałeś zamknięty! Jak się z tym czujesz? To cię oduczy stalkowania dziwnych ludzi. O matko, co tu się wydarzyło? Dobra, wyrzuć to. Zobaczmy nasz ogródek. Ewoluuj! Tego nigdy nie robiłam. Jeszcze podlej. Wszystko. Najpierw. Tu też popodlewaj. Aha, bo to już nie trzeba. Dobra, to ewoluuj, ewoluuj. Nigdy tego nie robiłam. Nie wiem, co to daje, ale cokolwiek. Wow! Jakie epickie tutaj rzeczy są. Wow, jak to fajnie wygląda. I roślina łasimiętka poprawia swoją jakość. Aha. Czyli to poprawia jakość ogólnie. Jak tam nasz stalker? Ciekawe, czy on tu zdedzi naprawdę. Teoretycznie chyba powinien, ale praktycznie to ja nie wiem. Hmm.
Dobra, tu nic takiego nie mam. Czemu z kotem idziesz? Okej. Zjadłabyś coś w sumie. Weź resztki. Weź resztki, potem skorzystaj. Boję się teraz stąd ruszyć, bo wydaje mi się, że on stąd zniknie. Jak ja się stąd ruszę. O, zarobiłam trochę kasy. Nie! Wyparował, uciekł! No co za koleś? Nie mam pytań. Naprawdę muszę już iść. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia. No ale oszustwo to jest. Boże, co za simsy wredne. Nie mam pytań po prostu. Nie mam pytań. Czyli będziemy musieli załatwić go inaczej. W takim razie. Tak, świetny plan. Z kotem przy posiłku. Cóż, przynajmniej nie czuję się samotna. My God, no nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę. Dobra, tu i idź spać i... Ale oszustwo. Czyli będę musiała go jednak wprowadzić do rodziny, żeby go umrzeć. Zastanawiam się, czy da się to zrobić inaczej niż przez ślub. Nie chcę pójść z tobą na imprezę, bo jest druga w nocy. A jutro muszę wstać do pracy. Co prawda nie jakoś bardzo wcześnie, no ale... Mimo wszystko trzeba do pracy iść. Okej. Skorzystaj, weź sobie może szybki prysznic. W sumie nie jesteś bardzo głodna, to może zrób sobie jakieś takie szybkie danie. Bezpieczny dla wegetarian. Zaraz zjedzmy krakersy na śniadanie. No i co za koleś, no. Uciekł mi. A czekajcie, bo ja tu zebrałam jakieś rzeczy z ten... O, matko. Ptaszek poleciał. Aha, czy to jest zabawka. Drzewko miętka. W sumie nie wiem, po co mi to. To można sprzedać. Piórko gołębia. Wow, ale to jest opłacalne. Piórko bażanta za 90. Piórko mewy za 30. I sterta piór za 0. Są jeżyny, to są te miętki. Na razie wszystko. Dobra. Na razie mi jeszcze tamte inne nie powyrastały. Poczekajcie. Dobra, odchwaszczaj i zbierz cały plon. Czemu tutaj jesz? Masz jakiś problem, żeby tam jeść? Weźmy tą zabawkę może tutaj. Może tą zabawkę też przenieśmy. Widzisz, twój niewolnik musiał zwiać, ja nie wiem. Okej, i to już wszystko, tak? Tak, naprawdę fajny akurat. Weź, pograj sobie jeszcze na komputerze. Na razie. Coś ty tam zebrała, te miętki, wszystko. Nie wiem, czy to się... Znaczy, to się przydaje do czegoś. Bardziej się rozbryka. Podziała na... Jak podwójne espresso. I uspokoić. No w sumie nie wiem, czy to trzymać, czy nie. W sumie jak się sprzeda, to całkiem nieźle można zarobić. Jezu, co ty chcesz ode mnie? Nie chcę śniadania z tobą. Aha, drugi poziom gry. Okej, okay, to w takim razie pójdziemy dzisiaj do pracy. A potem może na jakąś imprezę, bo skoro
umieranie mi nie wyszło, to Jezu, odczep się ode mnie. To będziemy musieli się zakręcić koło tego Xaverego. Chcemy go usiedlić też. Ale najpierw oczywiście musimy się pozbyć Stalkera, więc to jest tak, to są takie priorytety. O nie! Została ugryziona. Zawołaj ją. Gdzie ona jest? Nic ci nie jest, kochanie. Pogłębiona rozmowa. No. Możecie się ustawić gdzieś. Zostańcie towarzyszkami. Jej! Daj przysmak z koci miętką. Oszaleję ze złości? Nie chcę ze złości. Aha, bo ja to, tą koci miętkę sprzedałam, no tak. Pochwal. Nie wiem. Przytul. Co ja tu jeszcze mogę z tobą zrobić? Draw w ulubionym miejscu. Na razie chyba nic jej nie jest, bo żadna część ciała jej się nie świeci ani nic takiego. To zazwyczaj tak to wyglądało. Co się stało? Dobrze, zaczynam pracę. A co się stało? Jest głodna. No ale masz jedzonko. Zawołaj na jedzonko. No przecież ma jedzonko, no! Masakra. Weź to sprzątnij. Łaskawie. I zaraz idziemy do pracy. Na pół godziny. Dobra, widzę, że postanowiłaś ogólnie posprzątać. Dobra. I pracujmy ciężko. O, krytyczne błędy. Podczas ostatniej symulacji startu panele słoneczne i promy zgłaszały krytyczne błędy. Te cudeńka są nowiutkie i były drogie. Kasia może spróbować naprawić panele albo po prostu zamontować nowe. Dobra, spróbujmy je naprawić, chociaż nie mamy za dużo majsterkowania. Nie wiem, czy to ma wpływ na to. Nawet jeśli są drogie, nie oznacza to, że będą długo działały. Jak należy, albo że się nie zużyją. Te panele to złom i Kasia musi je wymienić tak czy inaczej. Aha, super. Okej, jesteśmy z powrotem. Niestety awansu od razu nie ma. Haha. To pewnie przez to pogorszenie pracy. Więc wystrój się odpowiednio, moja piękna. I idziemy na jumprezę. W sumie to nie mam za bardzo żadnego clue nowego. Nie wiem, czy Newcrest miałam jakieś... miałam jeden. I jakąś kawiarnię, no ale to chciałam do klubu iść. No i tu jest jakaś kawiarnia, ale to raczej nie teraz. Więc może wybierzemy coś innego. Może w Windenburgu. Były tu jakieś kluby fajne. Tu jest dyskoteka. Nad morzem. Idealnie. Chodź, Xavery. Jej! Dobra. Wyrzuć to z siebie. Pogadaj z nim. Bo entuzjazm się z kosmosem. Tak nie ma to jak przyjść na randkę i od razu komuś narzekać. To strachu przed wampirami? No co ty, boisz się? Nie, bądź taka. Porób zabawne miny. No co
ci się nie podoba? Boże. Entuzjazmuj się. O, zapytaj, jak minął dzień. Porozmawiaj o najnowszych grach. Matko, niezręczny komentarz. Wszystkie same złe emocje, ja nie wiem. A to oznacza, że trzeba się napić. Dobra, chodźmy tu. Zamów drinka, ale to dla mnie głównie. Czemu nie mogę? Dla siebie. O, zamów drinki dla grupy. Śmietankowa cola, Boże, to brzmi źle. Sok Amora? Dobra, może to go usidli. Boże, czemu masz... O, matko. On ci chyba nie jest pisany, coś mi się wydaje. Nie chcę z tobą nigdzie wychodzić, stalkerze niedobry. Teraz on mnie będzie męczył, jeszcze bardziej. No nie mogę się dostać po mojego drinka. Rozmawiaj o znudzeniu, super. Obejmij? Nie wiem, czy się uda z tym drinkiem. A. Dobra. Może coś romantycznego. Poflirtuj z nim. Może przestanie być znudzony. I może pochwali jego wygląd. No. Gdzie poszłaś? Chwal go. Kobieto dziwna. Matko, serio? Musicie się tu wrócić? Wykrzyżdzę. Nie, no czemu się chcesz kłócić z nim? No, kobieto. Opowiedz mu śmieszną historię. On nawet nie wypił drinka, którego mu kupiłaś. To jest niepojęte. Tańcz razem. O, dobra. Chodźmy tańczyć, bo nic nam nie wychodzi dzisiaj. Normalnie ani zabójstwa, ani nie wiem, rozmowy z przyszłym mężem. A nie. Boże, jak ona wygląda chudo. Może sobie zrobimy taniec grupowy. Chyba się nie uda. No, taniec grupowy. Hello. No. O, nowy poziom. Od razu. To mi od razu przypomina Just Dance. Czemu od tego nie zabawa nie rośnie? No, nie rozumiem. O, dobra, ale przynajmniej poprawiło mi to humor. Zrób wspólne zdjęcie. Gdzie tam idziesz do toalety? Najpierw zdjęcie. To za nim szło. I gdzie idziesz? No. No i co znowu nie tak? Boże. A myślałam, że ja mogę wybrać zdjęcie, co i jak, a nie. O, żartuj z siebie, że ci to zejdzie. Oj tam, coś siku, wydaje ci się. Zdradź mu sekret. Gdzie on polezł? Gdzie on idzie z tym sikaniem? Bardzo nieswój. Gdzie my idziemy? W klubie nie było toalety? Aha, on tu chce iść. No, Ksawery, sam chciałeś się ze mną spotykać. Co? Co? Co?
tu się dzieje, kurde? What the fuck? Co ci się wydarzyło? Ej, ja w ogóle nie ogarniam. Czemu ona mnie zaatakowała? Ona chce mnie obrabować, czy co? To nie jest starsza pani? Co, what the fuck? Czemu ja mam jakieś dziwne wydarzenia zawsze? Co? Nie cierpią się nawzajem, ale dlaczego? Co jej zrobiłam? Oprócz tego, że ją pobiłam, ale no to ona się najpierw na mnie rzuciła. Nie mogę jej zapytać, o co jej chodzi? Dobra, idę do domu, jest trzecia nad ranem i mam gdzieś tą imprezę. Nie podoba mi się to. No, idź do domu! Zostaw ją, idź do domu. No nie wierzę w to. Wampir? Nie! No jaki wampir znowu? Super. Co ja mam teraz? Oh my god. Nienawidzę tego, jak takie rzeczy się dzieją. To jest... tego nie powinno być. Nawet jeżeli się włamuje na parcelę publiczną, to jest pewnie on. Nie wiem, to takie rzeczy nie powinny się dziać. No i kurczę. Czy możesz, nie wiem, się pobić z nim? Nie wiem zresztą, czy to jest on, czy nie on. O! Mogę już wrócić w końcu. Chcę do domu. Okej, moi drodzy, i będziemy kończyć to na dzisiaj, bo już i tak ona jest totalnie padnięta i nie wiem, jak ona jutro wstanie do pracy. Za 9 godzin zaczyna pracę. Super. Dobra, idź spać. Dobra. I kończymy. Ogólnie może w przyszłym odcinku spróbujemy zająć się... Trzeba znowu podlać. Spróbujemy zająć się tym stalkerem tak, żeby, nie wiem, dołączył do naszej rodziny. Nie jestem pewna, czy bez ślubu się da. Zobaczymy. Najwyżej weźmiemy jakiś cichy ślub. Tylko po to, żeby się pozbyć tego stalkera. Ach, zwycięstwo. Nie wiem, co tam się wydarzyło. I... wreszcie będziemy mogli spokojnie zająć się Xaverem i trzeba będzie się z nim ogarnąć, bo on jest jakiś dziwny. No ale to wiecie. Może to kwestia bycia zazdrosnym? Nie wiem. Dziwne. Dziwne rzeczy. Dobra. Na razie to tyle ode mnie. Dzięki bardzo za obejrzenie i trzymajcie się cieplutko i pa, pa.